Traktorek. Zawody psów pasterskich. Na rodzinnej farmie działo się coś niezwykłego. Pole i łąka były pełne ludzi, samochodów i psów. Był też mężczyzna z megafonem. Na polu znajdowała się zagroda dla owiec i dwa słupki. O rety, co się tutaj dzieje? Drogą do jeziora nadjeżdżało mnóstwo samochodów i wozów dostawczych. Czy dzisiaj są urodziny naszej suczki Belli? Nic o tym nie wiem. Dlaczego jest tutaj tyle psów? Przyjechały na zawody psów pasterskich. Zawody psów? A co to takiego? Ale traktorek nie miał czasu, by wytłumaczyć to kozie Gertrudzie i szybko odjechał. Dokąd się tak śpieszysz? Chcę popatrzeć na Bellę. Startuje dziś w zawodach. Chcesz pójść tam ze mną, Albercie? Nie ma mowy. Stąd też wszystko dobrze widać. Zdaje się, że koń Albert nie przepada za psami. Kiedy traktorek przyjechał na farmę, Zosia krzyknęła: pośpiesz się, traktorku, za chwilę startuje nasza Bella. Przez megafon rozległ się głos spikera. Zapraszamy pierwszych uczestników zawodów. Startuje pies pana Horacego Gąski. Pies ma 6 lat. Wabi się Tisso i kilkakrotnie startował w takich zawodach. Co one muszą zrobić, Zosiu? Każdy pies, wykonując komendy swojego pana, będzie musiał przeprowadzić owce dookoła pola, a potem zapędzić je wszystkie do zagrody. Ten pies, który wykona to najszybciej, wygra zawody. Czy chciałbyś poprowadzić Bellę, traktorku? Bardzo chętnie, ale nie umiem gwizdać. Traktorek miałby też kłopoty z kilkoma ważnymi dla psa komendami. No dalej, zapędź się do zagrody. Dobra robota, Tisku. Tisso jest dobrze wyszkolonym psem. Zagonił owce do zagrody szybko i sprawnie. Prosimy o gromkie brawa dla zawodników. Kolejnym uczestnikiem zawodów jest suczka pani Heleny Piłat. Suczka wabi się Sonia. Wiesz, Zosiu, myślę, że nasza Bella ma szansę wygrać. Dobrze radzi sobie z owcami. Zosia rozejrzała się dookoła. A gdzie podziała się Bella? Nie mam pojęcia.
Ładne rzeczy. Za chwilę jej kolej, a ona gdzieś czmychnęła. Traktorek i Zosia poszli jej poszukać. Belciu! Bella! Ale Belli nigdzie nie było. Kiedy oboje dotarli na podwórze, traktorek pojechał przeszukać domki dla zwierząt, a Zosia zajrzała do domu. Czy Bella była w pierwszym domku? Wcale nie. Może będzie w drugim? Bella! Bella! Nie ma tutaj Belli, traktorku. Owieczki i jagniątka też jej nie widziały. W domu także jej nie było. Psia kość. Gdzie się podziała Bella? Czy widziałyście może Bellę, kaczuszki? Niestety, kaczuszki też jej nie widziały. Bellu! Ale po Belli nie było śladu. A może nasza Bella przestraszyła się tylu ludzi i ukryła się w jakimś cichym kąciku? Chyba masz rację, traktorku. Gdzie ona zazwyczaj się chowa, kiedy czegoś się wystraszy? Wiem! W najdalszy kącik domku dla maszyn. No jasne. Dobra robota, traktorku. I oboje poszli do Belli. Rzeczywiście, Bella skryła się w kąciku domku dla maszyn. Co tutaj robisz, Bellu? Bella nie wyglądała na zadowoloną. Ja wcale nie chcę brać udziału w zawodach. Nie denerwuj się. Wiem, że sobie doskonale dasz radę. Ale jeśli nie masz na to ochoty, to możesz nie startować. I wszyscy poszli dalej obserwować zawody. Dobrze, traktorku, że znaleźliśmy Bellę, prawda?
popatrz, traktorku. To pan Edward Jeziorek i jego piesek Aramis. Teraz ich kolej. I wszyscy z uwagą zaczęli oglądać zawody. Dobra robota, Aramisku! Czy jesteś pewna, Bello, że nie chcesz wziąć udziału w zawodach? Bella woli być obserwatorem, traktorku. Nagle wszyscy usłyszeli podniesiony głos pana Edwarda. Nawoływał swojego psa Aramisa, ale Aramis zostawił go na środku pola startowego i wszystkie owce rozbiegły się po całym polu. Chodź szybko, Bellu! Bella sprawnie zaczęła naprowadzać owce z powrotem do zagrody. Rób to bardzo dokładnie, Bellu. Wykorzystaj szansę, Bellu. Bella przeprowadziła bezpiecznie owce między słupkami i usiłowała zagonić je prosto do zagrody. Uważaj na owce, Bellu. Owce były coraz bliżej zagrody. Po chwili wszystkie były w środku i Zosia mogła zamknąć bramę. Dobra robota, Bellu. Jestem z ciebie dumna. Hurra! Byłaś fantastyczna, Bellu! Czyż to nie był wspaniały dzień?